Lato. Widok Krakowa z lotu ptaka. Bazylika Mariacka, Sukiennice, Pałac Krzysztofory. Animacja. Napis Muzeum Krakowa z jego logotypem. Dalej w trakcie wypowiedzi bliższe ujęcia z lotu ptaka na Pałac Krzysztofory. Obiekt pokazany jest od strony Rynku Głównego i ulicy Szczepańskiej, a także z widokiem na dach i dziedziniec. Mówi Justyna Kasińska, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Krzysztofory od zawsze pobudzały wyobraźnię tak dawnych, jak i współczesnych mieszkańców Krakowa. Pionowy ruch kamery. Na tle ujęcia przedstawiającego Pałac Krzysztofory pojawia się animacja tytułu. Pałac Krzysztofory – miejsce pełne tajemnic. Kolejny kadr przedstawia obiekt od strony ulicy Szczepańskiej. Pojawia się napis pod tytułu filmu – Legendy. W trakcie wypowiedzi pojawiają się ilustracje. Pokazują m.in. mistrza Jana Twardowskiego czy krzysztoforskiego diabła pod postacią koguta. Kolejne ujęcia pokazują odrestaurowane wnętrza podziemi Pałacu Krzysztofory. Na kadrach widać zabytkowe, kamienne przedproża oraz fragmenty dawnych fundamentów. Wąskie średniowieczne korytarze i przejścia z widoczną strukturą z cegieł i kamieni oraz łukowym sklepieniem. W trakcie wypowiedzi dotyczącej legendy o Czarnej Damie pojawiają się ujęcia związane z pierwszym piętrem i dziedzińcem pałacu. Widok na klatkę schodową, ośmioramienny żyrandol podświetlający prześwit między pierwszym a drugim piętrem. Mówi Justyna Kasińska, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Z Pałacem Krzysztofory związana jest opowieść o alchemikach. Pierwszym z nich jest mistrz Jan Twardowski, który w krzysztoforskich piwnicach miał mieć swoją pracownię. W okolicach pałacu lokalizuje się także inną pracownię alchemiczną, Michała Sędziwoja, który był alchemikiem w czasach Zygmunta III Wazy. Z piwnicami krzysztoforskimi łączy się także legenda o krzysztoforskim diable, który miał strzec ukrytego tutaj skarbu. Miał on pierwotnie postać koguta, którego na targu kupiła kucharka, chcąc przygotować z niego rosół. Udając się za nim, trafiła do krzysztoforskich piwnic, a kogut, który przemienił się w diabła, zaproponował jej pewien układ. Pozwolił jej zabrać ze sobą tyle złota, ile tylko zdoła wynieść, ale postawił jeden warunek. Wychodząc z piwnicy, nie może się obejrzeć za siebie. Kucharka zastosowała się do polecenia diabła, ale wychodząc z piwnic, obejrzała się za siebie i wtedy czar prysnął, a zebrane złoto zamieniło się w stertę liści. Z Krzysztoforami związana jest także opowieść o pewnym duchu. Jest to duch Anny Zbranickich-Lubomirskiej, niezwykle pobożnej wdowy fundatorki klasztoru i kościoła sióstr dominikanek na Grudku. Czarna dama spotkana wieczorem w Krzysztoforach przepowiada osobom spotkanym datę ich śmierci. W takich okolicznościach spotkali ją dawni właściciele Krzysztoforów, biskup Kajetan Sołtyk oraz Jacek Kluszewski. Ten ostatni faktem spotkania ducha tak bardzo się przejął, że przez 3 dni biegał po Krakowie i opowiadał o tym fakcie mieszkańcom Grodu Krakowskiego. I w efekcie, zgodnie z przepowiednią Czarnej Damy, 3 dni później umarł. Widok na zewnętrzną bryłę Pałacu Krzysztofory od strony Rynku Głównego. Pojawia się napis pod tytułem filmu Historia. W trakcie wypowiedzi ujęcia ponownie pokazują odrestaurowane wnętrza podziemi Pałacu Krzysztofory, wąskie średniowieczne korytarze i przejścia z widoczną strukturą z cegieł i kamieni oraz łukowym sklepieniem. Kamera w ruchu pokazuje zabytkowe, kamienne przedproża oraz fragmenty dawnych fundamentów. Kolejne ujęcia przedstawiają ramę okna z prostym, krzyżowym i czarnym okratowaniem oraz nowoczesne elementy takie jak drzwi i oświetlenie wtopione w zabytkowe wnętrza. Na schodach łączących niektóre pomieszczenia poręcze wykonane są z aluminium i szkła. Wypowiedź kończy ujęcie na obrazy związane z postacią Adama Kazanowskiego. Mówi Kamil Stasiak, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Pałac Krzysztofory rozwijał się równolegle z postępem i rozwojem historii Krakowa, był z nią ściśle związany. Prawdopodobnie w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się budynek, rozpoczęło się wytyczanie lokacyjnego układu miasta. Jednym z pierwszych budynków, jakie powstały tutaj na terenie Krzysztoforu, była wieża mieszkalno-obronna. Były to też jedne z pierwszych murowanych świeckich budynków, jakie pojawiły się w otoczeniu
rynku głównego, świadcząc też o statusie osób, które były właścicielami tej działki w tamtym czasie. Później zaczęły powstawać mieszczańskie gotyckie kamienice, a do tych mieszczańskich gotyckich kamienic dobudowano przedproża. Już wkrótce będzie można te przedproża zobaczyć w ciągu wystawy. Jest to unikatowy relikt, pozostałość po tej średniowiecznej zabudowie Krakowa. W bardzo dużym stopniu ten stan budynku, który widzimy dzisiaj, jest zasługą nowożytnej przebudowy. Przebudowy rozpoczętej przez Adama Kazanowskiego, marszałka koronnego, przyjaciela Władysława IV. Później budynek wykupili Wodziccy. Najpierw Wawrzyniec, a potem Anna Wodziccy doprowadzili do tego stanu budynku, który widzimy obecnie. W kolejnych ujęciach pojawiają się postaci związane z historią Pałacu Krzysztofory. Ujęcie przedstawiające odrestaurowaną klatkę schodową. Dawne wnętrze zdobi poręcz o nowoczesnym charakterze wykonana z aluminium, drewna i szkła. Kolejny kadr pokazuje salę konferencyjną. Na ścianach zabytkowe polichromie z ornamentyką przedstawiającą florę. Po środku duży, zdobiony rzeźbami stół. Wokół niego 12 drewnianych krzeseł. Mówi Piotr Kapanowicz, kierownik oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. W tym miejscu byli goszczeni władcy polscy i to kilkukrotnie, między innymi Jan Kazimierz, Michał Korbut-Wiśniowiecki, Jan III Sobieski oraz ostatni władca Polski Stanisław August Poniatowski. W tym miejscu była też kwatera główna wojsk księstwa warszawskiego na czele z księciem Józefem Poniatowskim. To było w 1809 roku. Tutaj zbierali się konspiratorzy, powstańcy przyszli. W 1846 roku tu właśnie w Krzysztoforach zapadła decyzja o wybuchu powstania krakowskiego, tego najkrótszego w dziejach naszego państwa. Ale też tutaj w 1848 roku zbierali się znowu konspiratorzy, spiskowcy podczas Wiosny Ludów. W kolejnych ujęciach pojawiają się zdjęcia archiwalne przedstawiające m.in. postać cesarza Franciszka Ferdynanda, a także zdjęcia dotyczące wydarzeń związanych z Legionami Polskimi i działalnością niepodległościową z czasów I wojny światowej. Mówi Kamil Stasiak, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Na początku XX wieku pałac był zagrożony. Istniało ryzyko, że nowy właściciel Gustaw Bazes wyburzy Krzysztofory, żeby stworzyć tutaj taki budynek o funkcjach hotelowych i handlowych. To uruchomiło taką społeczną akcję, która miała na celu uratowanie Krzysztoforów przed zagładą. I faktycznie taki historyczny zbieg okoliczności spowodował, że to się udało. Najpierw obrońcy Krzysztoforów znaleźli protektora w postaci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który powiedział, że budynek jest tak okazały, że należy go zachować. Później, jak wiemy, Franciszek Ferdynand zginął w zamachu w Sarajewie, ale w związku z tym, że wybuchła I wojna światowa, budynek został zajęty na cele wojskowe. W tym momencie, kiedy został zajęty na cele wojskowe, tutaj urządzono m.in. kwaterę werbunkową dla Legionów Polskich, co związało historię Pałacu Krzysztofory z tymi działaniami niepodległościowymi związanymi z I wojną światową, co było kontynuacją tego niepodległościowego charakteru pałacu, o której słyszeliśmy już wcześniej. Ujęcie na dużą salę w podziemiach Pałacu Krzysztofory. Zbliżenie z obrazu ogólnego do wnętrza sali. Jej ściany pokryte są kamieniem i cegłą. Pojawia się napis kolejnego podtytułu filmu – Sztuka. W trakcie wypowiedzi dwa kadry pokazują kolejno stiuk z przedstawieniem upadku faetona wykonanego przez Baltazara Fontanę oraz archiwalne zdjęcia Tadeusza Kantora, twórcy teatru Krikot 2. Mówi Piotr Kapanowicz, kierownik oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Też Krzysztofory są miejscem szczególnym z uwagi na sztukę, na dziedzictwo sztuki. Tutaj znajdujemy dzieła wybitnego artysty pochodzenia włoskiego Baltazara Fontany, czyli przepiękny stiuk, strącenie faetona, ale także tutaj tworzył Tadeusz Kantor i wybitni artyści krakowskiej awangardy w drugiej połowie wieku XX. Zdjęcia archiwalne dotyczące działalności teatru Krikot 2 na terenie Pałacu Krzysztofory. Kadry pokazują zarówno aktorów, jak i inscenizację sztuk. Mówi Justyna Kasińska, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. No właśnie w krzysztoforskich piwnicach Tadeusz Kantor razem z teatrem Krikot 2 zrealizował swoje największe przedstawienia, takie jak W Małym Dworku, Na Dobnisie i Koczkodany, czy najbardziej znanego przedstawienia zrealizowanego w roku 1975, czyli Umarłej Klasy. Tutaj także odbywały się performensy i happeningi twórców związanych z drugą grupą krakowską. Kadr ponownie ukazujący widok Krakowa z lotu ptaka. Obraz przesuwa się wokół pionowej osi, której centrum ustawione jest na bryle Pałacu Krzysztofory.
Na ujęciu pojawia się animacja napisu „Jestem Kraków”, mówi Justyna Kasińska, pracownik merytoryczny oddziału Pałacu Krzysztofory Muzeum Krakowa. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do Pałacu Krzysztofory. Zapraszamy mieszkańców, zapraszamy turystów do, nie tylko do odwiedzenia tego miejsca, do przestąpienia jego progów, ale także do tworzenia tego miejsca, kreowania go na nowo i tworzenia idei muzeum kompletnego. Zapraszamy i bardzo serdecznie liczymy na Państwa obecność. Film kończy ujęcie Pałacu Krzysztofory z lotu ptaka. Obiekt jest ukazany od strony rynku głównego. Plansza z kolorowymi logotypami i informacją o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach działania 8.1, oś priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.